Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiejszym tematem będzie odżywianie w chorobie Hashimoto. Ten temat bardzo często jest poruszany, bardzo tutaj wiele mitów też jest związanych z odżywianiem, właśnie w Hashimoto. Sam już wielokrotnie się na ten temat wypowiadałem, ale odniosę się do tego tematu jeszcze raz. Jeżeli chodzi o takie powiedzmy mity czy częste zalecenia związane z Hashimoto, to zaleca się na przykład unikanie glutenu, laktozy, goitrogenów, soi czy innych tutaj produktów z różnych względów, tak, że mogą one nasilać powiedzmy problemy właśnie związane z Hashimoto i tutaj mówimy typowo o Hashimoto, a nie o niedoczynności tarczycy z innych przyczyn, tak, bo oczywiście najczęstszą przyczyną... Niedoczynności tarczycy jest Hashimoto, jednak jest to tak naprawdę zaburzenie układu odpornościowego, przede wszystkim, które przekłada się na niedoczynność tarczycy. A jeżeli mamy niedoczynność tarczycy związaną z jakąś inną przyczyną, to mogą być już inne problemy, tak czy to niedobory jodu, czy jakieś inne problemy. W Hashimoto mamy po prostu układ odpornościowy, który atakuje naszą tarczycę. No jeżeli chodzi o zalecenia dotyczące diety, to na tej chwilę nie ma konkretnych zaleceń, żeby unikać jakichkolwiek grup produktów. Ani glutenu, ani nabiału, ani laktozy, ani goitrogenów. Nie ma zaleceń, żeby wszyscy z Hashimoto unikali. Jednakże dieta powinna być dopasowywana indywidualnie. To znaczy, jeżeli czujemy, że rzeczywiście gluten nam szkodzi, czy wpływa na jakieś tam wyniki badań, to wtedy oczywiście dla tej osoby eliminacja glutenu może być korzystna. Jeżeli nabiał nam szkodzi, źle się po nim czujemy, to ta eliminacja nabiału też może być korzystna. Jednak nie jest to ogólne zalecenie i nie każdy z Hashimoto powinien te produkty, czy te grupy produktów eliminować. Ciekawą kwestią są tutaj też goitrogeny, czyli te produkty występujące w warzywach kapustnych, które wchła blokują wchłanianie jodu. I tutaj pierwszą kwestią jest to, że w Hashimoto Hashimoto nie jest wywołane niedoborem jodu, to nie jest niedoczynność tarczycy związana z niedoborem jodu, a wręcz często mówi się o tym, że nadmiar jodu może powodować właśnie hashimoto i tutaj to też w badaniach ciekawych wykazano, że duże dawki jodu, jak najbardziej do hashimoto, do rozwinięcia hashimoto mogą się przyczyniać, dlatego też stosowanie dużych dawek jodu, na przykład w postaci płynu Lugola, no nie jest zalecane, bo może być po prostu wręcz szkodliwe, a druga kwestia jest taka, że goitrogeny rzeczywiście blokują wchłanianie jodu, ale szczególnie, jeżeli są spożywane na, w postaci surowej i w bardzo dużych ilościach, jeżeli ktoś spożywa na przykład jarmuż, w bardzo duży, ilościach w postaci shakeów smoothies, to wtedy ten problem rzeczywiście może występować, tutaj też inne kwestie związane z jarmurzem y, mogą negatywnie wpływać, jeżeli po prostu y, stosujemy go w bardzo dużych ilościach, tak? bo na przykład tal występuje też w jarmurzu i spożywanie Takich ilości, których normalnie nie bylibyśmy w stanie przejeść w postaci smoothies, może być niekorzystne, ale jeżeli spożywamy jarmusz raz na jakiś czas, czy gotowane brokuły, czy kalafiory, tutaj problemu nie ma, ponieważ gotowanie bardzo unieczynnia te właśnie goitrogeny i wpływ wtedy na wchłanianie jodu jest bardzo niewielki. A tak jak mówiłem, też niedobory jodu w to, no raczej nie występują, więc jest to też. Tutaj goitrogeny wpływają na nasze zdrowie jak najbardziej korzystnie i ich unikanie nie jest wskazane, jeżeli te, goitrogeny, te właśnie produkty zawierające goitrogeny, jak warzywa, kapustne spożywamy w niejakich ogromnych ilościach i właśnie po obróbce termicznej tutaj żadnego problemu nie ma. Goitrogeny ogólnie są też dla nas bardzo zdrowe, działają przeciwnowotworowo, oczyszczająco, wspierają pracę wątroby, więc jak najbardziej można je spożywać. Oczywiście, tak jak naprawdę, w każdej chorobie chronicznej tutaj zaleca się unikać po prostu żywności mocno przetworzonej, jakich tam fast foodów, tłuszczów, trans. I tak dalej, to w nadmiarze jak najbardziej może być szkodliwe, ale tutaj dieta powinna być przede wszystkim zbilansowana i też dopasowana pod względem ilości kalorii, bo tutaj jakieś zbyt duże na przykład deficyty kaloryczne no mogą jeszcze na te tarczyce wpływać negatywnie, ale tak samo jak nadwyżka kaloryczna. No i jeżeli chcecie się też dowiedzieć więcej na temat diety, suplementacji, diagnostyki choroby Hashimoto, to zapraszam też do sprawdzenia e-booka, który napisaliśmy z Pauliną i z Emilią. Ptak właśnie na temat Hashimoto. Tam ten temat jest bardzo szeroko opisany, jest dostępny ten e-book zarówno w sklepie Sandiet, jak i Undra.pl także zapraszam, tam jest tej wiedzy naprawdę, naprawdę bardzo dużo, zebraliśmy tutaj mnóstwo informacji na ten temat i co ciekawe Paulina Ichnatowicz też prowadzi badania na temat właśnie zastosowania diety bezglutenowej i bezlaktozowej, czy beznabiałowej właśnie w Hashimoto i w Polsce, tak? Na, na polskich właśnie pacjentach i bada właśnie jak taka dieta wpływa na, na Hashimoto, to więc te badania też w jakimś tam czasie dalszym się ukażą, i też jest to na pewno bardzo ciekawe, jaki te badania dadzą wpływ. Także temat bardzo ciekawy, niestety na tę chwilę owiany wieloma mitami. I w sumie podsumowując, to nie trzeba na pewno dużych grup produktów unikać w Hashimoto. Jest to dieta indywidualna, dopasowana do każdego. Ważne, żeby była nieprzetworzona i żebyśmy unikali tych produktów, które rzeczywiście nam szkodzą.